Polsce niestety, ale takie przypadki już wystąpiły. No i trzeba robić wszystko, żeby ta choroba nie przemieściła się dalej do centrum, na zachód naszego kraju, bo to będzie już dramat tak naprawdę dla rolników i dla działalności w tym obszarze. Serdecznie dziękuję tym Państwu, którzy przyjęliście to zaproszenie i zapraszam do szczególnego udziału w tym szkoleniu, bo tak to traktujemy. Teraz proszę kilka jeszcze słów pana naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym i lekarza powiatowego weterynarii. Dziękuję bardzo. W ramach współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii, z panem doktorem Szubiakiem, inspektoratem, niejako podjęliśmy decyzję, że my dzisiaj będziemy do Państwa takie szkolenie. Myślę, że odniesie zamierzony skutek, poszerzy Państwa wiedzę w tym zakresie. Ja tylko chciałem się nawiązać do tego, co mówił Pan Starosta, no, że coraz gorzej właśnie z tymi produktami niby naszymi, które produkuje rolnik i są później dystrybuowane. Byłem teraz, miałem okazję być za granicą i w sklepie, rosyjskim sklepie spożywczym były produkty właśnie nasze polskie produkty, czyli były konserwy mięsne, była kapusta kiszona, były ogórki konserwowe. Także czuliśmy się jak w Polsce, niejako. Kupaliśmy i kapustę kiszoną, i ogórki konserwy mięsne. Także, ale na pewno, jeżeli była taka sytuacja, dynamiczny rozwój tej choroby, to znacznie by nam tutaj ograniczyło możliwości w sferze produkcji. Zresztą Państwo w energii wiecie, o czym też powiedzą tutaj specjaliści Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Dziękuję. Chciałbym podziękować panu staroście za objęcie panu na ten tego spotkania i udostępnienie na sali, bo myślałem, że będzie więcej zainteresowanych, ale bardzo doceniam przybycie na to spotkanie. I chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli chcemy walczyć z tą chorobą, to musimy wiedzieć, jak postępować, jak ona przebiega i co możemy zrobić. Z wrogiem, jak się walczy, to trzeba dać taktykę, więc spróbujemy przekazać kompendium wiedzy, które jest niezbędne Wam i nam, żeby skutecznie obserwować i ewentualnie wiedzieć, co czynić, kiedy różne objawy i różne symptomy tej choroby zauważymy. Dlatego poprosiliśmy wszystkie służby, łącznie z leśnikami, łącznie z policją, łącznie ze strażakami, ponieważ wspólne działanie może spowodować to, że będziemy mogli stać na straży tej chorobie i nie wpuścić ją do naszego województwa. Choroba jest ekspansywna, ona się ciągle rozwija i przesuwa. Są różne drogi przesuwania tej choroby. My na razie w naszym województwie nie mamy tej choroby, ale musimy wiedzieć, jak pilnować, żeby do nas nie przyszło. Prelekcję będzie prowadził pan doktor Marcin Sacha, epizodiolog w moim inspektoracie. Zaraz po nim pani doktor Barbara Kotwica. I potem zapraszam do dyskusji. Na razie proszę uważnie słuchać i pytania po prelekcjach. Dziękuję za uwagę. Proszę. Chciałbym się skupić na tych najważniejszych rzeczach, które są dla Was rolników ważne i dla Was służb wszelkich, które ewentualnie brałyby udział w zwalczaniu tej choroby. Więc postaram się to w miarę przystępnie przekazać tę wiedzę i nie wgłębiać się zbytnio w szczegóły, które nie są istotne może dla Was, a zwrócić uwagę bardziej na te ważne rzeczy. A także chciałbym troszeczkę powiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja w tej dziedzinie, jaki jest poziom zagrożenia dla nas tutaj, dla powiatu sławskiego, jeśli chodzi o tą chorobę. Czym jest ASF? Pewnie większość z Państwa już na ten temat trochę wie, bo temat jest głośny w mediach. Może ostatnio troszeczkę przycichło, ale jednak dużo się o tym mówi. Jest to choroba wirusowa atakująca trzodę chlewną i dziki. W naszym klimacie tylko świnie i dziki chorują na tą chorobę. Nie jest to choroba niebezpieczna dla ludzi. Ludzie nie chorują na tą chorobę, dlatego tutaj żadnej paniki, jeśli chodzi o ludzi, nie powinno być. Po takim początkowym może strachu, już teraz też społeczeństwo się przekonało, że to nie jest nic groźnego dla ludzi. Ale jest to choroba tak zwana ekonomiczna. Przynosi olbrzymie straty, jeśli chodzi o hodowlę trzody chlewnej w kraju, gdzie występuje.
I to nie tylko ze względu na koszty zwalczania i ewentualnie koszty upadki trzody chlewnej, tylko bardziej są to szkody spowodowane ograniczeniami w eksporcie z takiego kraju, jeśli chodzi o mięso wieprzowe, produkty z mięsa wieprzowego. To powoduje, że te straty są dla danego kraju, gdzie ta choroba występuje, bardzo duże. Jak już Polska też się przekonała, momentalnie większość krajów trzecich zamknęła swoje rynki dla naszych produktów, pomimo że ta choroba występuje w bardzo ograniczonym rejonie Polski. Jest to wszystko pod kontrolą, a jednak wiele krajów zrezygnowało z naszych produktów. Tak jak już powiedziałem, ASF jest chorobą wirusową. Co ciekawe, ten wirus jest bardzo odporny na warunki środowiskowe, bardzo długo przeżywa w środowisku. Mamy tutaj podane, jak długo naukowcy zbadali w krwi, w warunkach chłodniczych, w lodówce. 15 miesięcy ten wirus ma jeszcze zdolność do zarażania zwierząt. W kale przy 20 stopniach Celsjusza to jest 11 dni. To też jak na wirus jest dużo. W zanieczyszczonych kojcach, które nie są dezynfekowane, nie są myte na bieżąco. Po miesiącu jeszcze stwierdzano, że może się zarazić. Jakie mamy drogi transmisji? Właściwie ten wirus przenosi się drogą bezpośrednią. Czyli nie przenosi się przez powietrze, to w przeciwieństwie do niektórych chorób, takich jak pryszczyca, nie musimy się bać, że wiatr ze wschodu zawieje i nam to przyniesie. Zarażanie następuje tylko drogą bezpośrednią. Przenoszą ją dziki, trzoda chlewna, a także wszystko, co z tymi dzikami i trzodą chlewną ma kontakt, czyli ludzie, czyli sprzęt, czyli produkty pochodzenia zwierzęcego z chorych zwierząt. I niektórzy twierdzą, naukowcy, że też kleszcze mogą przenosić tą chorobę. W ostatnim czasie ta choroba jest bardzo ekspansywna. Bardzo szybko zajmuje nowe tereny w Europie i w Azji. A to dlatego, że takie mamy czasy, że ludzie bardzo przemieszczają się na duże odległości. Jest łatwo teraz podróżować. Zabierają ze sobą jedzenie. Także ruch zwierząt jest teraz bardzo duży. Przewozi się trzodę chlewną praktycznie po całej Europie, z jednego końca na drugi. Dlatego bardzo łatwo tą chorobę w tej chwili, w tych warunkach rozprzestrzenić. Choroba pochodzi z Afryki. Jak nazwa wskazuje, afrykański pomór świń pochodzi z Afryki. Pierwszy przypadek stwierdzono w 1910 roku w Kenii. Tam atakuje dzikie świnie, dziki, domowe świnie. Cały czas tam występuje i generalnie nie ma możliwości w tych krajach ze względu na ich postęp cywilizacyjny, żeby tą chorobę tam zwalczyć. Już kilkukrotnie ten wirus został przywlekany był do Europy. Pierwszy przypadek w Europie był w 1957 roku. Ze względu na bliskość Afryki pierwsza była Portugalia. Także niektóre wyspy później na Morzu Śródziemnym był ten wirus przywleczony. W Polsce nigdy do zeszłego roku, do 2014 roku, nigdy ta choroba nie była stwierdzona. A ta ostatnia epizodia, można powiedzieć, afrykańskiego pomoru świń była wynikiem zawleczenia tej choroby na Kaukaz. Po bardzo długim dochodzeniu epizodycznym, bo naukowcy próbowali dojść, jakim cudem ta choroba tam została zawleczona i z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzono, że miało to miejsce poprzez transport żywności statkami do tych krajów. Po prostu statek był za żywnością załadowany w Afryce, został ten towar przewieziony do krajów kaukaskich i tam resztkami z tych statków, to co zostało, to co po sprzątaniu jest w tych statkach, zostało to podane świniom do jedzenia. I tak pierwsze to ognisko zostało zawleczone.
I tam już później poszło bardzo szybko, ponieważ też te kraje nie są zbyt bogate, nie mają zbyt rozwiniętej administracji do zwalczania tych chorób, to bardzo szybko, bardzo łatwo to się zaczęło rozprzestrzeniać, szczególnie w kierunku Rosji. Rosja długo ukrywała, że cokolwiek się u nich dzieje, bardzo tam informacje były szczątkowe, niepełne. Dopiero jak już nie mogli tego ukrywać, bo już zaczęło to przenosić się na inne kraje Unii Europejskiej, to dopiero zaczęli się przyznawać, że coś jest na rzecz. W tych ognisk w tej chwili w Rosji jest mnóstwo, kilkaset na bieżącym cały czas ognisk, które są zwalczane, a mimo to nie mogą sobie z tym poradzić. Rosja, olbrzymi kraj, transport też się tam odbywa, praktycznie po całej Azji krążą tiry z produktami pochodzenia zwierzęcego i przez to te ogniska wybuchają zupełnie w nieoczekiwanych miejscach, oddalonych od innych ognisk o setki, a nawet tysiące kilometrów. Przepraszam, panie Marcinie, jeszcze taki komunikat dla państwa. Tu po prawej stronie mamy taki sprzęt gastronomiczny, kawa, herbata. Jeżeli ktoś nie słyszał, to można sobie po cichu podejść, sobie zrobić tą kawkę, herbatkę i korzystać z wykładu tutaj, który prowadzi pan. Proszę bardzo, przepraszam. Jakie są objawy tej choroby? To, co powinni wiedzieć, na co powinni zwrócić uwagę hodowcy. I w tej chwili, kiedy ta choroba już jest w Polsce, ważne jest, żeby nie bagatelizować tych objawów. Oczywiście to nie są objawy, które nam od razu wskazują, że to jest ASF. To są objawy charakterystyczne dla wielu chorób, szczególnie chorób wirusowych. Ale w tym momencie uważam, że absolutnie nie wolno bagatelizować tych objawów i trzeba jak najszybciej zgłaszać własnym lekarzom weterynarii, którzy ewentualnie, jak tylko potwierdzą podejrzenie, powinni zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii w celu wykonania diagnostyki już pełnej, badania wirusologicznego i wykluczenia ewentualnego tej choroby. Choroba rozwija się od 4 do 21 dni. To jest czas od przyjęcia wirusa przez zwierzę do pojawienia się pierwszych objawów. Jak widzicie, ten czas jest bardzo różny. To może być bardzo szybko, po 4 dniach już mogą być objawy, ale też mogą dopiero po 3 tygodniach nastąpić te objawy. Najważniejszym, takim pierwszym objawem jest gorączka u świń. Podwyższona temperatura, co ciekawe, świnie mają zachowany apetyt, bo przeważnie jednak przy gorączce ten apetyt u świń spada. Przy tej chorobie nie obserwuje się tego spadku apetytu. Świnie zachowują się normalnie. I następnym niepokojącym objawem są upadki tych świń. Nagłe upadki, bez wcześniejszych jakichś poważnych objawów. To nam powinno od razu powinna się lampka zapalić, że coś może być na rzeczy i trzeba się tej sprawie mocniej przyjrzeć. W naszym kraju, ponieważ nigdy świnie nie miały kontaktu z tym wirusem, to ten sposób zachorowań jest bardzo gwałtowny. Dominować będzie u nas, jeżeli będą już ogniska, to na pewno będzie dominować postać nadostra i ostra, czyli bez wcześniejszych rozbudowanych objawów, tylko gorączka i padnięcia. Ponieważ nigdy tu nie było tego wirusa, zwierzęta są całkowicie na niego nieuodpornione. Jeżeli pierwszy etap zwierzę przeżyje, to później rozwijają się inne objawy, takie jak sienica, skóry, uszu, brzucha, boków ciała, dobroczyny na skórze, duszność, pienisty wypływ z nosa, wypływ worka spojówkowego, biegunka, wymioty, niedowłady różnego rodzaju, ronienia i podczas tych ronień też na błonach płodowych widać wybroczyny. Jak widzicie, ktoś, kto jest hodowcą świń, wie, że te objawy to są żadne specyficzne objawy. Generalnie przy wielu różnych chorobach te objawy są i nawet dla prawnego lekarza, specjalisty po tych samych tych objawach nie powie wam, czy to jest afrykański pomór świń, czy to jest klasyczny pomór świń, czy jakaś inna choroba wirusowa. Dopiero badanie wirusologiczne. U nas to badanie wykonuje tylko Instytut Weterynaryjny w Puławach. Tylko to badanie może nam potwierdzić lub wykluczyć wystąpienie tej choroby. Więc nie ma co wpadać w panikę, ale zgłaszać jak najbardziej od razu trzeba. Takie przypadki.
Postać przewlekła. Jeżeli świnie przejdą te pierwsze dwa etapy, przeżyją, to najczęściej przechodzą postać przewlekłą. Trwa ona od 20 do 40 dni. Też nie, najczęściej kończy się śmiercią ze względu na wyniszczenie zwierząt. Obserwujemy wtedy wychudzenie, na przemian okres poprawy i pogorszenia zdrowia zwierząt, objawy zapalenia płuc, opłucnej, stawów, pochewek ścięgnowych, są okresowe biegunki i ogniska martwicy skóry. Ta postać jest charakterystyczna dla rejonów, gdzie ta choroba już od dawna występuje, czyli w Afryce, na Sardynii, w Europie i jeżeli to występowało też w Portugalii w pewnym okresie, to ta postać była najbardziej charakterystyczna. Śmiertelność przy afrykańskim pomorze świń, jak już choroba wejdzie do stada, to praktycznie od 80 do 100% zwierząt nie przeżyje tej choroby. Tylko niewielki odsetek nabierze odporności i przeżyje taką chorobę. Czyli jakby jeszcze teraz parę zdjęć, nie wiem czy tam widać, z tyłu, jest dość jasno. Ale na co trzeba zwrócić uwagę? Gwałtowne upadki bez żadnych alarmujących wcześniej objawów. Pojedyncze padłe sztuki często nie mają żadnych objawów charakterystycznych dla ASF. Ale objawami charakterystycznymi są pienisty wypływ z nosa. Tak wyglądają świnie, które padły w wyniku ostrej postaci choroby. Zaczerwienienie i wybroczyny na terenie kończyn. Bardzo takie subtelne zmiany, nie każdy może zauważyć. Wybroczenie i zaczerwienienie na brzegach uszu. Wybroczyny zaczynają przechodzić w martwicę uszu, martwicę brzeżną tak zwaną. Pojawiają się wybroczyny w rejonach oczu i ryja. Wybroczyny i zaczerwienienia w okolicy zadu i ogona. Pojawiają się owrzodzenia i w pozostałych rejonach ciała. Tak wygląda. Też w późniejszym etapie może dojść do czegoś takiego jak całkowite zasinienie całego ciała. Nawet do takich objawów może dojść. Najważniejszym zabezpieczeniem naszym przed leczeniem tej choroby na nasz teren, do naszych gospodarstw jest bioasekuracja. Bardzo ważne słowo, bioasekuracja. Tylko tak możemy uchronić swoje gospodarstwa przed zawleczeniem tej choroby. Koszty działań związane z likwidacją choroby dla jednego ogniska, to są dane z Głównego Inspektoratu Weterynarii, ktoś tam obliczał to. Jeżeli stado będzie liczyć 40 świń, to zwalczanie tej choroby będzie kosztować 720 tysięcy złotych. Jeżeli stado będzie liczyć 20 tysięcy świń, bo i takie są, może nie u nas, ale są w Polsce, to zwalczanie będzie kosztować 15 milionów złotych, jednego ogniska. Jeżeli choroba przeniesie się do sąsiadów, automatycznie te koszty wielokrotnie się zwiększają do sum astronomicznych po prostu. Jeżeli by się chciało wtedy zwalczyć tą chorobę sprawnie i szybko i bez oszczędzania, bez ograniczenia środków, wtedy to są grube miliony na zwalczanie, nie licząc strat związanych z ograniczeniami w przemieszczaniu trzody chlewnej, w sprzedaży środków spożywczych, pochodzenia zwierzęcego zrobionych z trzody chlewnej. Więc koszty są olbrzymie. Co to jest bioasekuracja? Bioasekuracja to zabezpieczenie własnego gospodarstwa przed dostaniem się czynników chorobotwórczych. W tym przypadku przed przedostaniem się wirusa do gospodarstwa. Możemy ją podzielić na dwa rodzaje bioasekuracji. Asekuracja zewnętrzna i asekuracja wewnętrzna. Asekuracja zewnętrzna, co się na to składa, na tą bioasekurację zewnętrzną? Polityka skupu żywca. Skąd kupujemy świnie, gdzie sprzedajemy świnie. Odpowiedni załadunek, rozładunek zwierząt.
Czyli to, czy pilnujemy, czy samochód, który do nas przyjechał na gospodarstwo, skąd on przyjechał, czy jest umyty, czy jest zdezynfekowany. To jest wszystko bardzo istotne. Nie tylko w przypadku ASF-u, hodowcy dobrze wiedzą, o co chodzi. Izolacja zwierząt, które przywozimy do gospodarstwa, przeprowadzenie kwarantanny, przeciwdziałanie kontaktu zwierząt ze zwierzętami dzikimi, odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja w gospodarstwie, monitoring chorób, współpraca z innymi hodowcami, czyli wymienianie się ewentualnie informacjami, jeżeli się coś u kogoś dzieje, dobrze jest przecież poinformować kolegów, którzy blisko mają też hodowlę, żeby też zwrócili uwagę, czy coś się u nich nie dzieje. To wszystko ma znaczenie. Pozyskiwanie paszy, czyli skąd ta pasza jest, czy ona jest z wiadomego źródła, czy ona jest odpowiednio przygotowywana. No i odpowiedni nadzór weterynaryjny, czyli to, czy ferma ma swojego lekarza weterynarii, czy ona z nim współpracuje, czy on jest tam regularnie, czy tylko od Wielkiego Święta i jak się coś dzieje. Polityka skupu żywca. Ważne jest, skąd bierzemy zwierzęta, w jaki sposób transportujemy je do gospodarstwa. Ważne jest, żeby kupować świnie z wiadomych źródeł, znanych źródeł, najlepiej od stałych dostawców. Oczywiście stosujemy też podstawowe zasady, takie jak budynek pełny, budynek pusty, czyli jeżeli zasiedlamy, to nie wprowadzamy sobie, nie mieszamy sobie świń, które już pozostają w budynku z nowymi, tylko wprowadzamy wszystkie, najlepiej z jednego źródła. To są rzeczy, na które się nie będę rozwodził, bo to generalnie hodowcy wiedzą i tylko chciałem przypomnieć jeszcze raz, zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo ważne w tym temacie. Poza tym, bardzo ważny przy ASF-ie kontakt z dzikimi zwierzętami. Trzeba przede wszystkim zadbać, żeby w żaden sposób dziki nie miały dostępu do gospodarstw, ale nie tylko dziki jako zwierzęta, żeby nie wchodziły, bo to wiadomo, że teraz już generalnie nie ma takiego niebezpieczeństwa, fermy są ogrodzone i nie wchodzą. Ale też kontakt, jeżeli my mamy kontakt z dzikami, a później wchodzimy do gospodarstwa, też możemy przybrać sobie ten wirus. Jest bardzo wielu myśliwych i wśród hodowców, i wśród lekarzy weterynarii. Tu jest ważne, żeby zadbać, żeby nic, co, jeżeli mamy kontakt z dzikami, żeby nic nie dostało się do gospodarstwa później, tam gdzie są świnie. Czyszczenie, dezynfekcja to są znane tematy, nie będę też tutaj się rozwijał. Też, co jest zaniedbywane wśród gospodarzy, wśród hodowców, to zauważamy, to jest kontrola nad przemieszczaniem się ludzi do gospodarstwa i z gospodarstwa. Tutaj niestety, tak jak już w innych dziedzinach jest coraz lepiej, ta bioasekuracja jest na coraz wyższym poziomie, to jednak ludzie są tutaj słabym ogniwem. Kto wchodzi na teren gospodarstwa, w jaki sposób wchodzi? Często pracownicy jeszcze, którzy pracują na fermach świń, okazuje się, że mają własne hodowle w domach. Nie powinno tak być. Ktoś, kto pracuje na dużej fermie świń, absolutnie nie powinien utrzymywać świń u siebie w domu i sobie tam dla siebie co jakiś czas ubijać tych świn. Przemieszczanie się między fermami, czy lekarza weterynarii, czy ludzi, którzy zajmują się różnego rodzaju handlem, paszami, lekami, przemieszczają się od jednego gospodarstwa do drugiego bez stosowania jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest też po prostu utrzymywanie ogólnego porządku wokół obiektów. Jeżeli jest gospodarstwo zniszczone, nieszczelne, ogrodzenie jest zniszczone, nieszczelne, jeżeli jest taki bałagan wokół gospodarstwa, wiadomo, że tam będą przebywać dzikie zwierzęta, że tam będą przychodzić dziki i mogą przyjść choroby. Z bioasekuracji wewnętrznej, co mamy ważnego, tak żeby też nie zanudzać i nie przedłużać.
odpowiednia organizacja systemu hodowli, usuwanie padłych sztuk z gospodarstwa, monitoring stanu zdrowia zwierząt, prowadzenie odpowiednie, solidne, dokładne prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i hodowlanej, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń dla zwierząt, ochrona przed insektami i szkodnikami. To są elementy ważne przy bioasekuracji, przy zabezpieczaniu ferm przed afrykańskim pomorem świń. Jeśli chodzi o ludzi, tutaj chciałbym właśnie najbardziej problem pracowników poruszyć. Czy pracownicy są szkoleni na fermach z zakresu bioasekuracji? Czy wiedzą, jakie są zagrożenia związane z ASF-em? Dobrze by było też ich poinformować, zrobić jakieś szkolenie, żeby wiedzieli, jak mają się zachowywać. Czy personel posiada odzież ochronną i w jaki sposób ta odzież jest prana, dezynfekowana? Jak wyglądają pomieszczenia dla personelu? Co personel przynosi do tych pomieszczeń ze sobą na fermę? Czy nie przynoszą kanapek z wędlinami na przykład? To się wydaje, że to jest naturalne, że każdy sobie może do pracy zrobić kanapkę z wędliną, ale w takiej wędlinie właśnie najszybciej, jeżeli sobie mamy przywlec tą chorobę na fermę, to w taki sposób przywleczemy. Z jakimiś odpadkami, z jakimś jedzeniem, ewentualnie pracownicy przyniosą nam tę chorobę. Inne drogi to już naprawdę mniejsze prawdopodobieństwo zawleczenia, ale to jest najbardziej groźna sprawa. Jeśli chodzi o myśliwych, leśników, w tej chwili, żeby ograniczyć prawdopodobieństwo przywleczenia tej choroby do gospodarstw, ważne jest, żeby polowania, zwiększyć aktywność po prostu w zakresie poszukiwania chorych i padłych dzików. Czyli każda informacja dotycząca padłego dzika, czy w lesie, czy gdzieś obok drogi, powinna być jak najszybciej przekazana do odpowiednich służb. Jeżeli jest padły dzik, to do powiatowego lekarza weterynarii. Nie, broń Boże, nie wykonywać samemu żadnych sekcji takich zwierząt. Często myśliwi chcą sprawdzić, w wyniku czego dane zwierzę padło, czy nie zostało skłusowane, czy nie zostało gdzieś zastrzelone. Jeżeli jest padły dzik, najpierw informacja do powiatowego lekarza weterynarii i ten ewentualnie zleca sekcję z udziałem myśliwego. Ważne jest przestrzeganie zasad higieny po polowaniu. Kontakt z krwią zakażonego zwierzęcia stanowi największe zagrożenie, więc wszystkie sprzęty, które wykorzystaliśmy podczas polowania, miały kontakt ze zwierzętami, trzeba dobrze umyć, zdezynfekować po polowaniu. Myśliwi, leśnicy nie powinni hodować świń. Powinni unikać wchodzenia do chlewni, jeżeli mają taką konieczność, to powinni tego jak najbardziej unikać, ale jeżeli już muszą, to bardzo ostrożnie stosować wszystkie zasady bioasekuracji. Taka jest zasada, że 48 godzin po polowaniu myśliwy nie powinien w ogóle wchodzić na teren fermy świńskiej. Jaka jest w tej chwili sytuacja w Polsce i w Europie? W Polsce pierwszy przypadek stwierdzono 17 lutego 2014 roku. Stwierdzono go u dzika właściwie jednego. Do 3 września w Polsce stwierdzono 76 przypadków ASF u dzików. 30 w 2014 roku, 46 przypadków w 2015 roku. Ostatni przypadek stwierdzono 26 sierpnia bieżącego roku. Z tym, że większość stwierdzono u dzików padłych, które zostały znalezione gdzieś na tych terenach, a 18 stwierdzono u dzików odstrzelonych podczas polowania. U świń na razie sytuacja jest bardzo pod kontrolą. W tej chwili mamy stwierdzone tylko 3 ogniska w bardzo małych gospodarstwach dotyczące pojedynczych sztuk świń.
Pierwsze ognisko 23 lipca 2014 roku, drugie ognisko 8 sierpnia 2014 roku i w tym roku 31 stycznia trzecie ognisko. Wszystkie ogniska i u dzików, i u świń stwierdzono w powiatach, tam gdzie jest kolor niebieski, czyli w dwóch powiatach przygranicznych w województwie podlaskim. Tylko tam w tej chwili były stwierdzone ogniska. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie dalej się to nie przesuwa. Najdalej od granicy ognisko to jest 25 km. Czyli zatrzymaliśmy tą chorobę w tym pasie przygranicznym. Mimo tego i tak olbrzymie straty w tej chwili ponoszą hodowcy, ponosi rolnictwo, ponosi w ogóle gospodarka narodowa, w związku z tym, że wiele krajów zamknęło dla nas swoje rynki. Główny lekarz weterynarii, właściwie minister rolnictwa i rozwoju wsi w porównaniu z głównym lekarzem weterynarii wydał szereg aktów prawnych po stwierdzeniu pierwszych ognisk ASF-u w Polsce. Wyznaczono trzy strefy, tak zwany obszar zagrożenia, obszar ochronny i obszar objęty ograniczeniami. W tych obszarach zarządzono szereg nakazów, zakazów w celu uchronienia przed przenoszeniem tej choroby w głąb kraju. I tak, w tych rejonach, czyli w tych powiatach, które są objęte ograniczeniami, nakazuje się utrzymanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami, czyli to, co właściwie powinno być wszędzie stosowane, to tam jest nakaz. Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na pasięta, warchlaki, tuczniki, lochy, wszystkie inne grupy wiekowe, to też jest właściwie naturalne i logiczne dla hodowców. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących, wyłożenie map dezynfekcyjnych odpowiednio przed wjazdami do gospodarstwa i przed wejściami do pomieszczeń, stałe utrzymywanie mat ze środkami dezynfekcyjnymi, stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, bieżące oczyszczanie, odkażanie narzędzi i sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń. Czyli to, co właściwie powinno być wszędzie nakazane do stosowania, tam specjalnie jeszcze wydano na to rozporządzenie. Zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tłuszcz dzików, części tłuszcz dzików, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ostatnich 72 godzinach uczestniczyły w polowaniach, organizowania targów, wystaw, pokazów zwierząt z udziałem świń, prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń, pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośredników tak zwanych papierowych, czyli takich, którzy tych świń fizycznie nie mają, tylko i wyłącznie obracają nimi bez wykorzystywania obiektów. Zakazane jest urządzenie polowań zbiorowych na zwierzęta łowne z wyłączeniem tych polowań, które nie powodują nadmiernego przemieszczenia się dzików i zakaz jest dokarmiania dzików. Takie są w tej chwili tam wprowadzone środki zapobiegawcze i póki co one przynoszą rezultaty. To już właściwie mówiłem. Tak wygląda mapa Polski z podziałem na obszary. Obszar niebieski, obszar zagrożenia, czyli ten bezpośrednio narażony, w którym występuje choroba. Obszar objęty ograniczeniami to są powiaty przyległe do tych powiatów, w których występuje choroba, a także powiaty przygraniczne z Białorusią. I pas o szerokości kilkudziesięciu kilometrów, obszar ochronny, który ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby. Reszta Polski w tej chwili nie jest objęta żadnymi restrykcjami, żadnymi ograniczeniami. Według przepisów i krajowych naszych, i unijnych, z całego tego regionu i świnie, i produkty pochodzenia zwierzęcego nie są objęte żadnymi restrykcjami. Jak wiemy, niektóre kraje nie dostosowały się do tych wytycznych, do tych aktów prawnych i zastosowały restrykcje dotyczące całego kraju i zamknęły własne
rynki na nasze zwierzęta i wyroby z wieprzowiny. Jeśli chodzi o Europę, tu mamy pokazane kraje nadbałtyckie, jak sytuacja się tam rozwija. Widzimy, że te regiony się powiększają, że coraz większy problem tam jest z afrykańskim pomorem świń. On się rozszerza na północ. Litwa, Łotwa, Estonia mają duży problem. W Estonii u dzików już stwierdzono 259 przypadków, u świń 17 ognisk. Na Litwie 65 przypadków u dzików, 12 u świń. Łotwa 437 u dzików, 9 ognisk u świń. W Polsce, wypada Polska tutaj najlepiej, 46 przypadków u dzików i 1 przypadek. Właściwie nie jeden, tylko 3. A to jest z prezentacji Giełowskiej. Czyli 3. To jest w 2015, czyli faktycznie 1, bo poprzednie dwa ogniska były w 2014 roku. Bardzo szeroko zakrojone są teraz badania w kierunku ASF-u w Polsce. W zależności od tego, jaki to jest rejon, czy to jest obszar zagrożony, czy inny obszar objęty ograniczeniami, czy pozostała część kraju, są różne przepisy dotyczące badań monitoringowych w kierunku afrykańskiego pomoru świń, ale widzimy, że tych prób jest bardzo dużo pobierane. To są tysiące. Po to, żeby cały czas monitorować i sprawdzać, czy choroba nie rozprzestrzenia się dalej w głąb kraju. Jak już zawleczemy tą chorobę, co możemy zrobić? Właściwie niewiele możemy zrobić. To już jest pozamiatane, tak kolokwialnie mówiąc. Jeżeli choroba wystąpi w naszym powiecie, jedynym zwalczaniem choroby to jest tylko metodami administracyjnymi poprzez wybijanie świń w gospodarstwach, gdzie stwierdzono chorobę, poprzez ograniczanie przemieszczania się zwierząt. Są to bardzo kosztowne działania. Samo zwalczanie będzie drogie i dla budżetu państwa, i bardzo pracochłonne dla wszystkich służb w powiecie, bo w momencie wystąpienia choroby angażowane są takie jak afrykański pomór świń, angażowane są praktycznie wszystkie służby na terenie powiatu. Jest to bardzo duży wysiłek organizacyjny i finansowy, a i tak efekty są, jakie są. Nawet jeżeli w miarę szybko ognisko zostanie zlikwidowane choroby, to ograniczenia związane z hodowlą, ze sprzedażą świń z terenu tak długo występują później, że praktycznie bardzo ciężko jest odbudować po głowie w takim rejonie. Jeszcze raz ten slajd pokażę. Jedno ognisko ASF-u, które wystąpi w stadzie liczącym 40 świń, to jest 720 tysięcy złotych. To są odszkodowania, to są koszty zwalczania przez wszystkie służby zaangażowane do tej akcji. To nie są koszty związane z utratą rynków, to nie są koszty związane z zakazem później sprzedaży, tylko koszty związane ze zwalczaniem. Przy stadzie liczącym 20 tysięcy świń to jest 15 milionów złotych. Dziękuję za uwagę. W przypadku, gdy nie ma współpracy hodowców z organami takimi jak powiatowy lekarz weterynarii, czy tutaj zarządzanie kryzysowe, jeżeli wybucha taka choroba, bądź nie są przestrzegane pewne wymogi bioasekuracji, również może to wpłynąć na dopłaty, które są naliczane Państwu każdego roku, jak składacie wnioski podczas naszej kontroli wymogów wzajemnej zgodności. Natomiast dobrą jakby stroną tego wszystkiego jest to, że główny lekarz weterynarii poprosił, znaczy zarządził, że w ramach naszych kontroli mamy również porządkować powiaty pod względem pogłowia trzody chlewnej. Część z Państwa doskonale wie, że świnia ma identyfikowane grupowo. Przy przemieszczaniu są pewne niespójności. W związku z tym mają Państwo nadwyżki, nie taki stan tych zwierząt, które się nie zgadzają ze stanem rzeczywistym. Zawsze mogą Państwo do nas wnioskować. My również współpracujemy bardzo ściśle w związku z agencją. Możecie do nas wnioskować o kontrolę i będziemy ją uporządkować po to, żeby zweryfikować faktyczny stan pogłowia trzody chlewnej. A jest to nam potrzebny do gronu gotowości, którymi również my się zajmujemy i my kontrolujemy, żeby wiedzieć, jaki jest faktyczny ten stan, żeby wiedzieć, jak reagować w przypadku, gdyby
nie daj Boże ta choroba u nas się pojawiła. Także w razie czego na stronie internetowej macie do nas dostępne telefony, możecie zawsze dzwonić, prosić o pomoc, żeby się tym zająć u Państwa. No i generalnie to chyba wszystko, co chciałam przekazać. Dziękuję. Jak widać było z mapy, tylko powiaty przygraniczne są zagrożone w tym momencie, ale nie powiedziane, że nie zostanie zawrócone. Nasze województwo, nasz powiat jest monitorowany. W związku z tym były te prośby o zgłaszanie padłych dzików w lesie, przy drogach i innych. Nawet teraz badamy zwierzęta z kolizji samochodowych, chociaż powinny być zdrowe, bo jak biegają, to nie. Ale to jest monitoring. Ale trzeba być czujny. Jest to wszystko kontrolowane, monitorowane, żeby w razie czego być przygotowanym na coś takiego, co się może wydarzyć.